nocy same kobiety z dziećmi i przyleciał pocisk na podwórze. Zasypało nas w tej piwnicy. Dwojga dzieci nie uratowaliśmy. Kiedy to wszystko się skończy? Nie wiesz, gdzie uciekać. Kto nam dzieci wyrwie? Kto? Kto nam zwróci dzieci? Kto? Nazywam się Tania Bondar. Moje dzieci jeszcze żyją. Mam 9 dzieci. Módlcie się proszę za Mariupol. Bombardują ze wszystkich stron. Módlcie się za mamy z dziećmi. Jest bardzo ciężko. Wody nie ma, jedzenia nie ma, światła nie ma. Przerażająca jest ta walka o przetrwanie. Za mną! Za mną! No ale się uchowałeś. Trzeba jeszcze coś mówić? Na pół honoru Putin sobie wziął, że Mariupol jednak musi być zdobyty. Nie udało mu się kilka lat temu, no to chce to zrobić teraz za wszelką cenę. Jego chyba takim planem jest to, żeby ten sukces militarny, tak zwany sukces militarny, okupiony niesamowitą krwią, wyzwaniami, tak, tysiącem, tak, pochłonięciu istnień ludzkich, żeby później przepuść na sukces polityczny. Mało prawdopodobne, żeby mu się to udało, ale chyba tu jest pogrzebany. Mariupol jest miastem operacyjnie i strategicznie niezwykle ważnym. Dla Rosji. A dla Ukraińców dlaczego jest ważny? Dla Ukraińców również jest ważny, dlatego że wejście do Zatoki Tangarowskiej w najszerszym miejscu ma raptem 31 km. Dlatego też, jeśli Ukraińcy na swoim brzegu, na północy, w okolicach Mariupola, postawiliby środki ogniowe, czyli inaczej mówiąc armatochaubice o zasięgu 152 mm, donośność tych armatochaubic to jest 41 km. Czyli spokojnie kryją, nie puszczą. Spokojnie zamykają ogniem artylerii ruchowej, zamykają wejście do zatoki, odcinając w ten sposób rozstów nad dolem od jakiegokolwiek transportu. Mówimy tutaj tylko o artylerii lufowej, natomiast gdyby wprowadzili jeszcze Ukraińcy artylerię rakietową, to wtedy praktycznie mysz się nie prześlizgnie. Naprawdę nie można mu pomóc? Dlaczego Ukraińcy nie idą z odsieczą? Najprawdopodobniej nie mają na to siły środków, czyli mówiąc tak językiem cywilnym, nie mają czołgów, znaczy ilość czołgów, wozów bojowych, piechoty czy samochodów wystarcza im na tyle, aby bronić miejscowości, w których się obecnie znajdują. Niemowlę, nie wiem ilu miesięczne. A to ciało sprzed wczoraj. Wszyscy ciężko ranni. Żyli, gdy ich przywieźli żołnierze, ale nie udało się ich uratować. No, ka czemu przywykajesz, no? Do wszystkiego się przyzwyczajasz. To za mało nie obchodzi. Ale potem, wieczorem, nie chce ci to wyjść z głowy. To wszyscy ci, których nie udało się uratować. Nikt tych ciał nie zabiera. Żadnych służb nie ma. Nikogo z rodzin nie ma. Nie mam pojęcia, jak i gdzie będziemy ich grzebać. Ukraina potrzebuje broni. Ukraina potrzebuje broni. NATO do dupy. Przez okna i od razu do piwnicy. Nie mogliśmy potem z niej się wydostać, bo zaczęli jeszcze ostrzeliwać dom.
Boją, że Putin ich rozstrzela później. Na to do niczego. Już się rozkładać okropnie, strasznie. Cały czas słychać spadające bomby i pociski. Siedzisz w piwnicy, a wokół wszystko się trzęsie. Macron faszysta, Putinowi dupę liże. Scholz tak samo, Putinowi dupę liże. Bomba, żona wyskoczyła z domu w moich butach, spodniach od piżamy w miski i futrze z norek. Bo zimno było w mieszkaniu, zaledwie 4-5 stopni Celsjusza, więc uciekła w futrze. Niech to świat pójdzie całkiem. Zmiana bielizny, dokumenty, pieniądze, tyle, nic więcej. Leciała prosto do mieszkania. Odczucie przerażenia, ale nie wiem jeszcze czego, gdy nie wiesz, gdzie kto jest. Przecież nie ma łączności. Od 2 marca nie wiem, gdzie jest mój syn. Nigdy nie myślałem, że w sąsiedni budynek uderzy bomba, że właściwie cała nasza dzielnica zostanie starta z powierzchni ziemi. Rozumiecie? Całe obrzeże miasta po prostu nie istnieje. Wszystkie ulice. A potem okazało się, że bezpiecznych miejsc w mieście w ogóle już nie ma. A osiedla mieszkaniowe, widzieliście przecież moje wideo, zrównane z ziemią całe osiedla. To martwa strefa na najbliższe 40-50 lat, a może na zawsze. Lepiej dla Mariupola, że teraz będzie jeszcze tam zimno? Czy lepiej, żeby już tam się zrobiło ciepło? Z punktu widzenia właśnie zagrożenia dla ludności. Tak źle i tak jeszcze gorzej. Jeżeli jest zimno, no to jest jakaś szansa, że będzie padał śnieg. Jak będzie padał śnieg, to z tego śniegu możemy zrobić wodę. Jak będzie ciepło, nie będzie śniegu, nie będzie wody. Wody z natury rzeczy nie ma, tak? Jak jest ciepło, pamiętajmy o zwłokach, które będą się momentalnie rozkładały. No, powtarzam jeszcze raz, tak źle, a tak jeszcze gorzej. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to rodzą się problemy. No, chcielibyśmy te problemy w jakiś sposób minimalizować, walczyć z nimi, ale to jest takie miejsce, taki czas, że tam nie da się, to trzeba rzeczywiście przeżyć, przetrwać, to musi być no niesamowita tak wola walki, współczuję tym osobom, które tam są, a to są setki tysięcy osób, tak, jaka będzie ich psychika, osoby dorosłe tego nie udźwigną, nie mówię o dzieciach, tak, o młodzieży, także naprawdę, to będzie z nimi do końca życia, niestety. W mojej ocenie już jest to zbrodnia wojenna, że tym ludziom nie pozwolono, Rosjanie konkretnie, nie pozwolili opuścić bezpiecznie regionu władzy. Lepiej, żeby było szybciej ciepło, czy jednak trzeba się modlić o to, żeby jednak te niskie temperatury się utrzymały? No, z własnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że jeśli temperatura wzrośnie, to wtedy obawią się wybuchu epidemii. Tutaj uważam, że powinien wypowiedzieć się lekarz, bardziej kompetentny niż ja. Natomiast no, temperatura spowoduje aktywność bakterii fekalicznych. Jeśli zniszczono, 80% miasta, budynków w mieście, z czego 40% nie nadaje się do odbudowy, to należy też przypuszczać, że węzły sanitarne, oczyszczalnie ścieków i tym podobne rzeczy, tym podobne urządzenia infrastrukturalne są też zniszczone. Apokalipsa dopiero się rozpocznie, tak? Mariupol, centrum miasta, teatr dramatyczny. Ruski mir. Ruski mir w całej swej okazałości. Wstępu w sąsą mogłyć. Oblężonym Mariupolu rosyjskie lotnictwo zrzuciło bombę na szkołę artystyczną, w której schronili się ludzie od ostrzałów i bombardowań. Bombardowania tam nie było. Wojskowych pozycji. Tam było... Nie było tam żadnych wojskowych pozycji, tylko prawie 400 cywilów. Większość swojej żonki. W większości to kobiety i dzieci, ludzie w podeszłym wieku. Oni widzały. Są pod gruzami. Wciąż nie wiemy, ilu z nich przeżyło. Ale wiemy, że tego lotnika, który zrzucił tę bombę, na pewno strącimy. Tu bombę my obowiązkowo zjawimy. Tak jak już prawie setkę innych takich seryjnych morderców. Dlaczego Ukraińcom tak ciężko idzie obrona Mariupola? Za mało tam jest sił? Znaczy myślę, że idzie im naprawdę
bardzo dobrze, no, no, biorąc pod uwagę siły, środki zaangażowane po drugiej stronie, po stronie federacji. Także jak, że oni się jeszcze trzymają po tylu dniach oblężenia, po tylu dniach właśnie bombardować, nękania, gdzie jest zniszczona infrastruktura krytyczna, no i same po prostu nieszczęścia, a oni jednak trwają na tych pozycjach, no to jest ta wola walki. Tak się mówi bardzo często w siłach specjalnych, w wojsku, że bardzo ważna, czy najważniejsza jest głowa. Myślę, że się broni i jeszcze będą się, podejrzewam, że bronili jeszcze przynajmniej przez kilkanaście dni, mimo tych potwornych strat, zniszczeń, tam już, no nie ma, tam brakuje w tej chwili wszystkiego, tam nie mówimy o wodzie, o jedzeniu, tam nie ma medykamentów, tam nawet nie pomagają już osobom rannym, poszkodowanym, bo nie ma takich możliwości, tam nie chowają, jak nie grzebią nawet ciał, bo i to jest awykonalne, no same po prostu nieszczęście. Ja nie znam w tej chwili potencjału sił ukraińskich, które mogłyby jeszcze użyć. Nie mogę go znać. Jest to najprawdopodobniej jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Można by na przykład wesprzeć Mariupol siłami powietrznymi, czyli nalotem samolotów, tak? Czy bombardowaniem, uderzeniami z powietrza na wojska rosyjskie tam operują. Skoro to nie jest robione, to ja się tylko mogę domyślać, że po prostu Ukraińcy nie mają czym. Na Sydney. W piwnicy jesteśmy już 11 dni, a wojnę mamy od 25 dni. Liczymy każdy dzień i wciąż mamy nadzieję na lepsze. Na ludzkie opamiętanie. Mieszkanie zrujnowane, wszystko zniszczone. Gdzie mamy wyjść z tej piwnicy? Gotujemy na ognisku, póki jeszcze mamy drewno i jakiekolwiek jedzenie. Za tydzień nie będziemy mieć niczego, żadnego jedzenia. Co wtedy? Co nam dzielać? Mogą jeszcze wytrzymać. Zakładając nawet, że to jest ten najlepszy pułk Azow, strzelany, doświadczony. Znaczy, sztuka operacyjna mówi o tym, że nacierający powinien mieć przewagę 3-1. Tak, natomiast na głównych kierunkach, no bo nacieramy na całej linii równomiernie, tylko tam, gdzie jest, to natarcie ma przynieść powodzenie, czyli na głównych kierunkach natarcia powinno to być około 6-7-1. Także to wychodzi na to, że nie do końca. Tym bardziej, że no, mówimy o obliczeniach tylko i wyłącznie teoretycznych. To może gruzów, które już w tej jest dawnym Mariupolem, jednak sprzyja obrońcom, bo naturalne zawały powodują to, że wozy bojowe rosyjskie nie mogą się tam swobodnie poruszać i są niszczone przez środki przeciwpancerne. Mariupol. Kona. Zaplanowali wojnę 3-dniową, tak jak im kazali, no, oszukani przez nich politycy. To jest tak, jakby ten rosyjski pies gonił ze własnym ogonem. Wszyscy się kłamali, a dzisiaj nikt nie ma pomysłu na to, jak złamać Ukraińców. Dlatego morduje się ludzi, bo to, co się dzieje w Mariupolu, to jest morderstwo. Każda wojna ma swoich gotowych bohaterów i myślę, że Mariupol będzie takim miejscem, no naprawdę sztandarowym, flagowym. Tam nie ma mowy o wywieszeniu białej flagi, tylko myślę, że akurat ten pół będzie walczył do ostatniego po prostu żołnierza i tam nie będzie sytuacji, że ktoś powie tak, ja już nie mam siły, ja się poddaję. Zasłynęli już lat temu kilka i ciągle są na pierwszej linii. No to będzie zapamiętane, myślę, na długo. Światła, bez wody, bez ogrzewania, bez niczego. 2 tygodnie w piwnicy. Nie pokazuj twarzy. Pokaż moje dłonie, ręce pokaż. To są ręce pracownika medycznego. Tyle. Tam, w 90% wszystko zniszczone. Tam już nic nie ma. Ni domów, ni niczego. Bardzo pragnę spokojnego nieba. Bardzo bym chciała, by wszystko się naprawiło. To okropne, gdy strzelają, obok ciebie są dzieci, a ty nic nie możesz mieć. W niczym nie możesz pomóc. Okropne, ale trzeba mieć nadzieję.
głupie rządy. Nie może obywatel pójść walczyć do innego kraju, bo będzie ukarany więzieniem. Tam ludzie giną, dzieci giną, wszystko. Nie, przepisy pieprzone krajów z NATO.